Dzień dobry, moi kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z tematem matczynej rany i wewnętrznego dziecka, ponieważ teraz już może nie, ale wcześniej otrzymywałam pytania, czy pracuję z wewnętrzną mamą i wewnętrznym dzieckiem. Jeżeli dobrze policzyłam, to w podejściach terapeutycznych jest 9 podejść, które stosuje między innymi pracę z wewnętrznym dzieckiem. I one często różnią się pewnymi te podejścia różnią się po prostu często, ale tak, 9 podejść, ponieważ ta metoda powstała bardzo dawno, jeżeli chodzi tak o tę pracę z wewnętrznym dzieckiem i matczyną raną. Dlatego chciałabym powiedzieć, czym jest dla mnie matczyna rana i wewnętrzne dziecko, czyli z czym tak naprawdę pracuję między innymi z Tobą indywidualnie na sesji i o co, co się za tym kryje. Przechodząc do tematu. Matczyna rana. Często stoi za tym po prostu nieuświadomiony bądź w pewnym momencie uświadomiony, niewyrażony ból, nadmierny wstyd, nadmierne poczucie winy, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, z matki na dziecko i tak dalej. Dlatego to nie zaczęło się od Ciebie, Twoje traumy. One są, były czyimiś traumami w Twoim rodzie i zostały przekazane do momentu, aż ktoś nie przerwie tego koła. To Twoja matka bądź opiekun, który pełnił taką rolę, ma największy wpływ na Twoje życie. Ojciec oczywiście pojawia się później i jego rola jest jak najbardziej ważna. Jednak to ta pierwsza relacja z matką ma największy wpływ. Na co ona ma wpływ? Co się dzieje w Twoim dorosłym życiu, gdzie możesz zobaczyć, że masz tę ranę, czy to dotyczy Ciebie? Każdy z nas oczywiście też ma tak traumę relacyjną, czyli więzi przywiązaniową, matczyną i ojcowską. W różnej, tak, oczywiście w różnym stopniu. Te rany są tak głębsze, płytsze. To oczywiście zależy od traum. I jeżeli chodzi też o pracę, często jest tak, że faktycznie zaczynamy od razu pracę z daną osobą od wewnętrznej, matczynej rany, ale czasami zaczynamy od ojcowskiej, ponieważ na przykład on był tak oprawcą, gdzie jego temat traumy związane z nim wysuwają się na plan pierwszy. Więc jest to bardzo indywidualna kwestia, ale tak jak mówię, matczyna rana jest istotna, ojcowska też. Na co wpływa matczyna rana? Pamiętaj, że właśnie nieprzepracowane traumy, rany Twojej mamy, matki, opiekuna stają się Twoimi traumami. Wpływa między innymi na konflikt intelektu Twojej dorosłej części, rodzica wewnętrznego z wewnętrznym dzieckiem. Możesz mieć również bardzo silnego krytyka, który wpływa między innymi i hamuje to, co chciałbyś na przykład robić, w jaki sposób chciałbyś realizować się w życiu. Zawstydzasz swoje ciało, wstydzisz się siebie przed samym sobą przede wszystkim i oczywiście też przed innymi, ale przed samym sobą. Ciągłe porównywanie siebie i przy tym zawstydzanie dodatkowe. Ciągłe porównywanie do innych, bo tak byłeś traktowany przez matkę. Niemożność zaufania innym kobietom i nawiązania z nimi bliskich relacji. To między innymi pokazuje matczyna rana, konkurowanie z kobietami, często walka z nimi. To jest między innymi też, wypływa to z matczynej rany. Jest to projekcją na Twoje życie. Co jeszcze? Lęk przed porzuceniem, przed odrzuceniem. Tu bardzo duży, jeżeli chodzi o matczyną ranę. Lęk przed bliskością,
możesz odpychać ludzi i w ogóle nie nawiązywać też relacji, po prostu w ogóle w niej nie wchodzić, bądź odpychać, jeżeli ktoś zbliży się za blisko do ciebie. Poczucie, że jesteś wart, warta, tylko wtedy, kiedy wchodzisz w określoną rolę, którą narzucił tobie opiekun, matka, i tylko wtedy czujesz się bezpieczny i w tej roli tkwisz w bardzo dużym procencie w swoim życiu, mimo że ona tobie już kompletnie nie służy, ale w niej jesteś. To się również przekłada na prokrastynację, sabotażowanie siebie, lęk przed sukcesem, przed realizacją siebie, ze względu na to, że nie wychodzisz poza okrąg, który narzucił tobie opiekun, matka. Ze względu na przykład na lojalność, bądź pozostanie małym, żeby móc zasłużyć na akceptację ze strony matki. Brak zaufania też do siebie, moi drodzy. Nie wiedza, kim się jest, co się chce w życiu robić, nieznanie swoich wartości, swoich celów, niewiedzenie, w co wierzymy, czego pragniemy. To wszystko wynika z matczynej rany. Dlatego tak ważne między innymi jest w pracy z matczyną raną i wewnętrznym dzieckiem potwierdzanie emocji. Reparenting, czyli tak rodzicielstwo, modelowanie dla twojego wewnętrznego dziecka troskliwego opiekuna, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy boisz się, kiedy jesteś triggerowany, kiedy masz wręcz, doświadczasz kaskady flashbacków, o czym mówi Pete Walker, gdzie nie jest to jeden flashback, jest to cała kaskada, z której cholernie trudno wyjść, bo to jest flashback za flashbackiem i nawet jeżeli jesteś świadomy jednego, przychodzi następny. Bardzo trudne do wyjścia, dlatego ważne jest tak, żeby poznawać między innymi swoje triggery. Kiedy jesteś w defensywie, to jest również dobry moment, żeby pracować z wewnętrzną mamą. I to też prowadzi między innymi do odkrywania swojej autentyczności, tego, kim naprawdę jesteś. Bo pamiętaj, jest różnica pomiędzy intelektem a wewnętrznym dzieckiem. Jest różnica pomiędzy tym, że powiesz, byłem kochany, a poczuciem, czuciem, że naprawdę byłeś. To jest ogromna różnica. Dlatego tak ważne jest między innymi poczucie wszystkiego, co cię spotkało i przepuszczenie tego przez ciało. To leczy. To nas uwalnia. Bo za każdym razem, kiedy twoja dorosła, intelektualna część podejmie decyzję o jakiejś zmianie, to twoja emocjonalna, dziecięca część nie pozwoli na to. Zobaczysz między innymi sprzeciw jej w postaci luk pamięci, fug emocjonalnych, amnezji dysocjacyjnej, objawów psychosomatycznych czy somatycznych, choroby, odkładania, różnych wymówek. Dziecko nie pozwoli tobie tego zrobić. I tu między innymi wtedy możesz zobaczyć ten konflikt, o którym mówiłam na początku. Bo czym jest metafora wewnętrznego dziecka dla mnie? Jest między innymi negatywnym niewyrażeniem trudnych emocji twojego wewnętrznego dziecka. To jest między innymi dla mnie metafora wewnętrznego dziecka. Zablokowanie trudnych emocji. I dlatego twoje wewnętrzne też dziecko potrzebuje akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania, poczucia, że nie jesteś przeciwko temu chłopczykowi, przeciwko tej dziewczynce. Potrzebuje też twoje wewnętrzne dziecko emocjonalnej autonomii.
poczucia, że może być takie, jakie jest. Że to ok, czuć się w ten sposób, w jaki ono przychodzi do ciebie. Dlatego kluczowym, podstawowym podejściem też w pracy z wewnętrznym dzieckiem jest praktyka kochania tego dziecka, akceptacja jego i dawania mu poczucia ciałem swoim, że jest w ciele dorosłego, który jest ciepły, troskliwy, kochający, akceptujący. Tego potrzebuje między innymi Twoje wewnętrzne dziecko na wszystkich etapach psychicznym, emocjonalnym, fizycznym i w każdym momencie tak naprawdę Twojego życia. Potrzebuje tego witania, Twoje wewnętrzne dziecko, witania w ciele. Tak jak mówię, pokazywania mu opieki. Dlatego też w związku z tym tematem chciałabym zorganizować dla Was warsztaty 8 maja. Taka data do mnie przyszła w Gdyni. Zacznijmy od Gdyni. Praca ta będzie między innymi opierać się na tym, o czym mówię w tym wideo. Warsztaty te będą trwały 5 godzin. Ich koszt wyniesie 600 zł. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, napisz do mnie maila w tytule wpisując warsztaty. Opis tych warsztatów będzie na mojej nowej stronie, do której za chwilkę też przejdę. Umieszczę tam wszelkie szczegóły. I dlatego też, jeżeli faktycznie czujesz, że chcesz wykonać ten pierwszy krok w stronę siebie, jeżeli czujesz, że faktycznie jest to dla ciebie, to zapraszam. Ale podkreślę, tak jak przy każdym kursie, który również jest na mojej stronie, żaden kurs, żaden warsztat nie zastąpi tobie pracy ze sobą. To będzie uzupełnienie, to może być pierwszy krok do przebudzenia, pierwszy krok do kontaktu ze sobą, jak najbardziej. Ale tak jak mówię, praca ze swoimi emocjami jest tutaj bardzo ważna, systematyczna, konsekwentna. I teraz jeszcze przechodząc do strony, zapraszam Was z wielką radością na moją nową stronę, która nie powstałaby, gdyby nie cudowne, życzliwe, bezinteresowne osoby. Zwłaszcza tutaj chcę bardzo podziękować pani Kasi, panu Michałowi i panu Pawłowi. Bardzo dziękuję. Bez Was tej strony by nie było. Jestem ogromnie wdzięczna i wzruszona. To akurat nie wiedziałam, że się pojawi. Bezinteresownością, moi drodzy. Jeszcze raz bardzo dziękuję, a Was zapraszam na stronę do kontaktu ze mną. Zapraszam również na sesję. Miłego dnia, moi drodzy. Wszystkiego dobrego.